abyśmy wszyscy zdawali się na szczepienia, ponieważ liczba szczepiących się czy chętnych do szczepień maleje. Bardzo gorąco namawiam osoby, szczególnie w wieku 60+, do tego, aby z tych darmowych szczepień skorzystać. Chcę również poinformować i zwracam się z apelem do Państwa, byście Państwo informowali wszystkich, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć, mają orzeczenie o niepełnosprawności, czy stan zdrowia uniemożliwia im zdrowia fizycznego, bo oczywiście do szczepienia musi być osoba zdrowa, jeżeli chodzi o jakieś choroby, zresztą to lekarz stwierdza. Dysponujemy, czy pomożemy i zapewniamy darmowy transport do punktów szczepień, a osoby 70+ mogą zamówić sobie szczepienie, które odbędzie się w domu. Naprawdę bardzo gorąco do tego zachęcam, bo pamiętajmy, że pandemia jest. Ten wirus nie zginął i mamy akurat taką aurę, w której on jest uśpiony, ale on wróci. On wróci, jeżeli my nie zrobimy wszystkiego, żeby zabezpieczyć się przed tym wirusem, to on na pewno zaatakuje. I szczepienia tylko tak naprawdę na dzisiaj pozwalają nam czuć się w miarę bezpiecznie i zwalczać ten wirus, bo jak Państwo zapewne wiecie, do tej pory nie ma żadnych leków przeciwko koronawirusowi. Dlatego naprawdę apeluję do Państwa, żebyście również przekazywali ten apel do mieszkańców, do sąsiadów, do znajomych, żeby wszyscy, którzy jeszcze się nie zaszczepili, skorzystali z tych szczepień.